Da Vinci to robot przeprowadzający zabiegi chirurgiczne w mało inwazyjny sposób. Nawet skomplikowane operacje lekarze są w stanie przeprowadzać szybciej, pewniej i dokładniej niż zwykle. U pacjentów taki zabieg ogranicza się jedynie do 5 nakłuć o wielkości 1 cm każdy, co umożliwia na szybszy i mniej bolesny powrót do zdrowia. Jak dotąd we Wrocławiu wykonano na nim ponad 270 operacji. To mała liczba, zważywszy na fakt, że mogło ich być przynajmniej 4 razy więcej. Oczywiście robot chirurgiczny Da Vinci może być w Polsce używany do badań naukowych, natomiast nie znalazł się on w koszyku świadczeń gwarantowanych. Dlatego, żeby móc operować w tej chwili pacjentów, musimy zdobyć środki albo z grantów naukowych, albo od sponsorów. Taka sytuacja dość mocno komplikuje nie tylko pełne wykorzystanie jego możliwości, ale i zakup kolejnych tego typu maszyn. W Polsce robot chirurgiczny Da Vinci jest tylko jeden. Dla przykładu w Czechach jest ich już ponad 20. Ale jest zielone światełko, mianowicie po wizycie w kancelarii pani premier i rozmowie z ministrem Łandą dostaliśmy zadanie, aby dokonać specjalnego opisu, tak zwanego CET, dotyczącego właśnie jakości wykonywanych operacji i przydatności robota Da Vinci do operacji w naszym kraju. W przeciągu najbliższych dni w Warszawie ma zapaść decyzja, czy zabiegi przeprowadzane na robocie Da Vinci będą refundowane przez NFZ. Przypomnijmy, maszyna została zakupiona 6 lat temu za około 8 milionów złotych.